Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to dzisiaj Wam pokażę to koła gravelowe od Elite Wheelsa, model Marvel o stożku 35 mm, koła, które kosztują katalogowo 649 nie złotych, a dolarów. 649 zł byłoby to jak darmo, ale 649 dolców to już też jest dosyć fajna kwota, bo przeliczając teraz, że dolar jest około 4 zł, to wychodzi jakieś 2600 zł. Więc jak na koła gravelowe to jest bardzo dobra cena i myślę, że nie jedna osoba się może na takie kółeczka pokusić. Niestety nie mam dla Was kodu rabatowego na te koła, bo Elite Wheels stwierdziło, że te koła są tak tanie, że kodu rabatowego żadnego nie ma. Kod rabatowy jest na te droższe wersje, czyli na model Drive, gdzie one zaczynają się od 1000 dolarów. Macie kod rabatowy chyba w wysokości 4%. Powiem Wam szczerze, że sobie tak szybko wczoraj przeanalizowałem, porównując polskie marki na E, na V, na D i w ogóle inne takie, no to tańszych kół nie ma, bo po rabatach można się zbliżać do 3000, ale poniżej trójki nic się takiego ciekawego nie znajdzie. Druga sprawa, waga 1460 na stożek 35 mm to jest też bardzo dobry wynik. Lżejsze są chyba tylko Vinci przy modelu tam GRV33, bo chyba zeszli poniżej 1400 gramów i chyba był Dandy Horse. Jak sobie tak przestudiowałem, no to Evenlighty na przykład wypadają najgorzej z tych wszystkich możliwych opcji dostępnych, więc jest to dobra propozycja. Będę Wam też chciał przedstawić opinię innej osoby, można powiedzieć takiego bardziej amatora, nie takiej osoby, na co się ściga, trenuje na co dzień, tak jak ja. Nie takiej osoby, co zależy powiedzmy na każdym waciku sekundzie, aby później zdobywać jak najlepsze wyniki, tylko dla osoby, która na co dzień po prostu jeździ. Ta osoba zaczynała od Eskera dwójki na standardowych kołach, później sobie zmieniła koła na nieco lepsze, w końcu się przesiadł na Eskera siódemkę, gdzie tam przełożył sobie te kółeczka z Eskera dwójki. Koła już trochę lepsze, aluminiowe, ale w końcu przesiada się na karbony, bo ma karbonowy rower i teraz będzie miał karbonowe kółeczka, więc mam nadzieję, że ta opinia będzie dla Was ważna, ale do niej przejdziemy później. A nie owijając w bawełnę, bo zaraz przejdziemy do tutaj jakiejś tam delikatnej specyfikacji, ale nie owijając w bawełnę, no to koła według mnie toczą się dosyć przyzwoicie. Są one na łożyskach ceramicznych, co szok, bo żadne chyba raczej koła w tym budżecie nie są na łożyskach ceramicznych, tylko bardziej na zwykłych maszynowych. I toczą się naprawdę dobrze, mimo że ja jestem na przykład zwolennikiem nieco wyższego stożka. Jak widzieliście, jeździłem na przykład GRV45 i jeździło się dosyć dobrze, ale jednak stwierdzam, że gravelowe 45, one fajnie wyglądają, dobrze się toczą po ładnych tam asfaltach, szutrach. Ale jednak stwierdziłem, że potrzebuję coś lżejszego i o mniejszym stożku i na chwilę GRV40 Race sprawdza mi się naprawdę wyśmienicie. Bardzo leciutkie kółeczka i jestem z nich naprawdę mega zadowolony. Tutaj, jeżeli miałbym na przykład dłużej jeździć na tych kołach w porównaniu do tego, że mam nieco lepsze, to są to naprawdę przyzwoite koła i nie czułbym jakiegoś, powiedzmy, takiego dyskomfortu psychicznego, że na tych kołach jeździ mi się dużo, dużo gorzej. Fajnie się toczą, fajnie się napędzają. Myślę, że napędzanie kół w rowerze gravelowym ma znaczenie, bo jak wiecie, tereny są różne. Są jakieś ładne asfalty, gdzie możemy jechać z dużą, fajną prędkością, ale są tereny zmienne, gdzie nagle musimy albo zakręcić, albo musimy przyhamować. To jest jakieś tam, nie wiem, korzenie, nie korzenie, że ta prędkość jest zmienna i uważam, że te koła naprawdę fajnie przyspieszają. Mimo że mają mniejszy stożek niż GRV Race 40, to nie przyspieszają tak idealnie jak tamte kółeczka. No jednak ta masa rotująca według mnie ma jakiekolwiek tam znaczenie, bo tamte koła no to jest jednak 1200 gramów, czyli to jest niby niedużo, bo to jest 200 gramów po 100 gramów na około 100 gramów na obręcz.
niby niedużo, ale no wiadomo, jak to dobrej baletnicy, to i rąbek o spódnicy. Ale mówię, nie czułbym jakiegoś tam dyskomfortu, więc większość was, która tak naprawdę się przesiada dopiero z podstawowych aluminiaków, czy nawet już troszeczkę lepszych aluminiaków, według mnie odczuje tą różnicę, więc też po to tutaj zaraz wleci Sławek, który sam się wypowie, który będzie miał okazję pojeździć na tych kołach dłuższy czas. No dobra, Sławku, no to powiedz swoimi słowami, jak ci się na tych kółkach jeździło i generalnie dla przypomnienia, ty wcześniej miałeś Eskera 2 na standardowych kołach aluminiowych. Zmieniłeś sobie z czasem na koła trochę lepsze z obręczami DT Swissa i teraz masz karbonowe Elite Wheelsy Marvele. Jak ci się na nich jeździ? Witam wszystkich. No, rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, Esker 2 miał fabryczne koła aluminiowe, to takie pilcuszki były trochę. I do tej dwójki założyłem DT Swissy 500. Już poczułem różnicę, nie mogę powiedzieć, bo już fajnie się jeździło. Potem Eskerek poszedł do syna, ja zakupiłem 7. Tam były 540 DT Swissy. Takie to typowo, można powiedzieć, gravelowe, bo tam dosyć szeroka była ta felga. No a potem zwróciłem się do Patryka, żeby rozejrzał się troszeczkę nad kołami karbonowymi od my friendów. I wynalazł mi takie właśnie koła Elite Wells Marvele 35. Pierwsza moja jazda, taka poważniejsza na nich, to była Robinsonada 250. No i tam poczułem dopiero tak naprawdę różnicę między kołami aluminiowymi a karbonowymi. Szczególnie różnicę tą czuję, powiem szczerze, pod górkę jak jadę. To jest naprawdę kolosalna różnica. Koła też mają jedną fajną zaletę, są sztywne i super się zrobiły w tubeless. No. One mają od razu są taśmą, od razu są z zaworkami i pod te opony, które mają Wolfpacki Super Speed Gravel, one się zamleczyły od razu i idealnie. Praktycznie ciśnienie to nie puszcza. Nie to co z aluminiowymi. Nie to co z aluminiowymi. No dobra, dla wtajemniczonych to tak. Nie było łatwo. Cenowo też są dosyć atrakcyjnie wychodzą. Może troszeczkę drożej w porównaniu do innych firm od my friendów, ale generalnie no nie narzekam, bo do tej pory jeżdżę już od sierpnia na nich, nic się nie wydarzyło, kompletnie. Jeszcze teraz drobna modyfikacja wleciała. Wleciała owijka GUE, kierownica karbonowa Pro, Discovery Aerok i mostek też tutaj, na mostek uchwyt do licznika. Także kilka modów było. Wszystko ładnie się komponuje. Dobra. A teraz właśnie ruszamy na objazd trasy Gravel Race. Zobaczymy, jak to będzie. I zobaczymy, jak to tam się pojedzie. Dobra. Dziękuję ci, Sławku, za opinię. Mam nadzieję, że elo velo. Dobra, że dalej będą się sprawdzać. No dobra, dzięki wielkie. Jeżeli chodzi o specyfikację tych kół, to ich waga to jest łączna, to jest 1460. Stożek o wysokości 35 mm i szerokość zewnętrzna to prawie tyle samo co wysokość, czyli 32 mm, a w środku wewnątrz 22. Nieco mniej w środku, gdyż nie jest to system hookless, co według mnie jest absolutnym plusem, czyli mamy normalnie haczyki na rantach i nie mamy żadnych obaw, że na przykład opona może nam spaść przy wyższym ciśnieniu. Preferowana szerokość opony to jest od 28 mm do nawet 50, więc jakbyście chcieli sobie tutaj włożyć opony MTB, to też nie ma najmniejszego problemu. Bardzo fajny profil, jeżeli chodzi tutaj o obręcz. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to nie jest to w kształcie standardowej litery U, tylko tu jest, powiedzmy, bardziej wybrzuszone i tam delikatnie się jakby troszkę zawęża, gdzie no, na żywo to fajnie wygląda. Czy są jakieś z tego dodatkowe właściwości, korzyści, tego nie wiem, ale sama obręcz naprawdę wygląda bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o design, to też ten tutaj, można powiedzieć, chyba goły karbon polakierowany też wygląda to naprawdę świetnie. Po drugie, widać, że bardzo dużo jest tego lakieru nałożonego i raczej nie ma jakiegoś większego ryzyka, że zaraz po jakimś kamyczku czy coś ten lakier wam odpadnie. Szprychy zastosowane tutaj to są Sapimy w systemie Straight Pull, czyli szprychy proste.
nie ma zagięć się na samych końcach, więc to też, jeżeli chodzi na przykład o jakąkolwiek wymianę czy serwis, też jest to fajne rozwiązanie, no i też poprawia to jakby sztywność kółeczka. Jedynym, można powiedzieć, delikatnym minusem, no to jest tylna piasta, bo jest ona jeszcze w systemie trzyzapadkowym, czyli nie ma tam tak zwanego star ratcheta, czyli system wielu zapadek, gdzie system jest ten naprawdę mało awaryjny i bardzo fajnie serwisowalny. Niestety tu są po prostu system standardowy, zapadkowy, co też powoduje, że dźwięk tej piasty nie jest oszałamiający, ale dla osób, które na przykład bardziej lubią ciszę właśnie na przykład w lesie czy gdzieś, to jak najbardziej wtedy wypada to spoko. Obręcze przychodzą już z taśmą tubeless oraz z zaworkami, gdzie tylko wystarczy założyć oponę, napompować. Warto tutaj troszeczkę też ten zaworek jeszcze dokręcić, bo wydaje mi się, że w tym zestawie, co ja otrzymałem, było troszeczkę za lekko, więc palcami jeszcze można tam delikatnie dokręcić, aby nie było ryzyka, że ten powietrze będzie nam uchodzić. Co do trzymania ciśnienia, no to na ten moment jest przyzwoicie. Jeżeli system tubeless jest dobrze zrobiony, opony też są dobrej jakości, to raczej nie schodzi nam za szybko powietrze. Z takich ciekawostek to jeszcze obręcze mają otworek, że ewentualnie jak wam się naleje woda, to żeby miało to gdzie to uciekać. I bardzo mnie, że tak powiem, boli w marce Elite Wheels, że obręcze, napisy nie są dawane tam, gdzie jest zawór. Zawór jest w ogóle podawany właśnie pod kątem jakby 90 stopni, więc jak damy zgodnie ze sztuką napis od opony przy wentylu, to nie pokrywa się on tutaj z napisem od obręczy, więc to taki, jak można powiedzieć, delikatny minusik. No i dla przypomnienia dodam, że są tutaj łożyska ceramiczne, więc mówię, jeżeli w granicach około 2500 te koła, no to naprawdę szacun, że coś takiego udało się zrobić, za to, że to nie jest z polskiej dystrybucji, więc mimo, że mamy 3-letnią gwarancję, no to jeżeli coś wam się stanie, no to bierzcie to pod uwagę, że system rozpatrywania reklamacji będzie nieco dłuższy niż produkt, który byłby zakupiony w Polsce, no bo to raczej uważam, że Elite Wheels pewnie dobrze rozpatruje reklamację, bo już jest na tyle rozbudowana marka, rozpoznawalna, że raczej nie pozwala sobie na jakieś tam wpadki. Oczywiście, jeżeli macie jakieś inne doświadczenia albo coś słyszeliście, to możecie pisać w komentarzu. Tak jak ja miałem ostatnio w przypadku Vinci, że troszeczkę czułem, że pryszki były luźniejsze niż od początku, podesłali kuriera, kurier zabrał na ich koszt przesyłkę. Parę dni miałem kółka z powrotem, dobrze wycentrowane i voilà. Więc jak to się mówi, coś za coś. Niższa cena, ale dobry produkt z jakby troszeczkę wydłużonym okresem reklamacyjnym. Wiadomo, takie koła też raczej nie psują się co chwilę. Nie ma jakiegoś raczej większego ryzyka, ale no różnie to bywa. Ja też nie dam sobie ręki uciąć, że nie wiem, kupicie te koła i będziecie jeździć 3 lata i się nic nie będzie działo. Oczywiście w takich kołach trzeba co jakiś czas wymieniać łożyska. Można sprawdzić naprężenie właśnie szprych. Ale no tutaj możecie później to robić już jakby to na własną rękę. Mam nadzieję, że ta nieco inna recenzja niż zawsze się wam spodobała. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzu. Może będzie więcej takich. Zobaczymy. A póki co, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Piąteczka.